and a bad bitch. This, that shit better get lit when I give you that fire, light up with mad vision. Cześć, jak się macie, z tej strony Mateusz. Zapraszam was na film o asymetrii. Bardzo często dostaję na moim Facebooku pytanie: ej Mateusz, mam taki nietypowy problem, bardzo nietypowy. Nigdy jeszcze tam nie znałem kogoś, kto by miał taki problem. Jest to problem bardzo dziwny, mianowicie mój lewy biceps jest większy, mój lewy triceps jest większy, moja lewa noga jest większa, wyciskam więcej lewą ręką. Jak wyciskam na klatę, to jednym łokciem wyciskam szybciej niż drugim. Jeśli robię przysiad, czasami przesuwam mnie w jedną lub drugą stronę. To nie jest problem indywidualny, każdy ma taki problem. Wiem, że każdy myśli, że on jest indywidualnym przypadkiem i nie chcę tutaj nikogo obrażać, ale nie jesteś indywidualnym przypadkiem. Asymetria jest czymś, co ma każdy, z którym boryka się każda osoba. Nie jesteś żadnym dziwnym przypadkiem i nie... Pierwsza rzecz, umówmy się jasno, jeśli chcesz się pozbyć asymetrii, to wcale nie powinieneś robić jednej strony więcej. No raczej po prostu tak się nie robi, ponieważ nie zawsze jest tak, że koniecznie musisz zrobić czegoś więcej, żeby się pozbyć danej asymetrii. I niekoniecznie jest tak, że musisz używać większego ciężaru na stronę, która ma po prostu problem, bo to wcale nie chodzi o to, żeby wywołać większą pracę, nie chodzi o to, żeby użyć większego ciężaru, bo każdy myśli, że żeby sprogresować tą słabszą rękę, trzeba robić więcej, mocniej, szybciej, a ten problem wcale nie leży w treningu, tylko w tym, co przez ostatnie milion lat, przez ostatnie całe swoje życie robiłeś. Jeśli jesteś leworęczny, jak ja, masz tendencję do bycia silniejszym, po prostu twoja lewa ręka jest silniejsza. Jeśli jesteś praworęczny, tak samo jak większość osób, twoja prawa ręka jest silniejsza. Jeśli ćwiczyłeś sztuki walki, będąc leworęcznym jak ja, jesteś zawsze przechylony w tą stronę. Jeśli ćwiczyłeś sztuki walki będąc praworęcznym, zawsze będziesz przechylony w tą stronę. Jeśli, powiedzmy, rzucałeś do kosza, nie? Jeśli rzucałeś piłką ręczną, jeśli kopałeś piłkę nożną, jeśli robiłeś to wystarczająco długo, to te nierówności będą. Poza tym, no po prostu kwestia trybu życia. No samo pisanie, samo obieranie ziemniaków jedną ręką, samo trzymanie myszki w ten sposób, to wszystko powoduje nierówności. I to nie są nierówności, którymi możesz się przejmować, którymi powinieneś się przejmować. Nie powinieneś się swoimi asymetriami kompletnie w żaden sposób przejmować, ponieważ ma je każdy i one raczej nie zwiększają szans na kontuzję czy na cokolwiek innego. Odnoszę się tutaj do fajnego artykułu, paru badań naukowych, które znajdziecie w opisie. Tak naprawdę nie ma czegoś takiego, żeby po prostu znaczna asymetria powodowała większą podatność na kontuzję, chyba że to jest naprawdę coś tak bardzo widocznego, że aż się płakać chce. U większości osób jednak coś takiego nie zachodzi. A co więcej, u osób światowej klasy, wydawać by się mogło, że jeśli jesteś światowej klasy, no to kurde, co robiłeś, jeśli ćwiczysz podnoszenie ciężarów od 16 lat, jeśli ćwiczysz kulturystykę od 16 lat, jak mój ulubiony natural, no wydawać by się mogło, że już poprawiłeś tą asymetrię, tak? No ale nie poprawisz tej asymetrii tak szybko, ponieważ jest to coś, z czym musisz walczyć na co dzień. Przykładem jest tutaj m.in. Lamar Gant, który osiągnął poczwórną masę ciała w martwym ciągu. On miał skoliozę, również miał nierówności. Innym przykładem jest Sulejmanoglu, który zrobił potrójną masę ciała w podrzucie. On również miał cholerne nierówności. Spójrzcie, jak ten typ robi przysiad. Jeśli byś zobaczył kogoś, kto nie jest mistrzem świata, kto odwala takie rzeczy, zaraz byś mu pisał coś tam w komentarzu: źle robisz, nie wprowadzaj ludzi w błąd, słaba technika, technika doboceny, mój ulubiony natural robi to lepiej. Nie! No nie do końca to na tym polega. Czasami nierówność nie wynika z tego, że dana strona jest słabsza, tylko wynika z tego, że całe życie byłeś przyzwyczajony do przesuwania się w jedną bądź drugą stronę. Jest to twoja naturalna pozycja organizmu lub też po prostu część mięśni, powiedzmy mięśnie skośne brzucha po jednej stronie masz silniejsze, być może prostowniki po jednej lub drugiej stronie masz silniejsze i to tutaj powinieneś raczej szukać rozwiązania problemu, czyli rozwiązania problemu powinieneś szukać po pierwsze w ćwiczeniach stabilizujących na brzuch, takich jak deska czy deska boczna, ewentualnie jakieś tam trzymanie ciężaru w jednej ręce. No jeśli trzymasz 40-kilowy hantel w jednej ręce, to automatycznie bujasz się na bok. Jeśli bujasz się na bok do pozycji, która nie jest dla ciebie naturalna, no to jednakowoż to działa trochę na układ nerwowy i wzmacniasz daną pozycję. I z reguły mówi się, że najlepszą metodą walczenia z asymetriami jest wykonywanie ćwiczeń asymetrycznych, ćwiczeń tak zwanych unilateralnych, czyli przypuśćmy przysiady jednonóż, jakieś tam wiosłowanie jednorącz. To są fajne metody, ponieważ każdą ręką, każdą nogą możesz pracować niezależnie, tylko pamiętaj, żeby wtedy nie przeskakiwać od razu bez przerwy z jednej nogi, z jednej ręki na drugą, tylko dać sobie chwilę przerwy. Ale pragnę zauważyć jedną rzecz. Mówi się sporo o tak zwanym deficycie bilateralnym, czyli przypuśćmy wiosłując jednorącz jesteś w stanie, jeśli dodasz do siebie lewą i prawą rękę, twój wynik będzie większy niż łączne wiosłowanie w opadzie. Jeśli robisz przysiady bułgarskie, jeśli dodasz do siebie jedną nogę i drugą w obu seriach, to ten wynik będzie większy niż łączny przysiad obunóż. Czy jest to coś złego? Nie, tak powinno być, ponieważ organizm jest stworzony do wykonywania większości czynności asymetrycznie. Chodzisz asymetrycznie, piszesz asymetrycznie, biegasz asymetrycznie, niczego nie robisz tak naprawdę w takiej pozycji, w jakiej robisz martwy ciąg, przysiad, wyciskanie leżąc, czyli w pozycji idealnie symetrycznej, więc nie oczekuj, że nagle będziesz totalnie symetryczny. Jeśli wykonujesz większość swojego życia niesymetrycznie, to raczej nie będzie stanowiło aż takiego problemu dla twojego zdrowia. I od razu odwołam się do jednej ważnej rzeczy. Niektórzy ludzie mający skoliozę nie mają kompletnie żadnego problemu z treningiem, mogą wykonywać martwe ciągi, przysiady, mogą być mistrzami świata, mogą być najlepszymi trójboistami, jak właśnie Lamar Gant, on też miał skoliozę. Jednakowoż skolioza bywa tutaj małym problemem i czasami lepiej po prostu uważać na to, co się robi i pilnować po prostu tej techniki i nie szaleć za wszelką cenę. Czyli podsumowaniem tego filmu będzie, jeśli nie masz stwierdzonej jakiejś skoliozy albo bardzo poważnych wad postawy, od których powinieneś zacząć, nie powinieneś się specjalnie martwić tym, że jeden biceps jest silniejszy, jeden pośladek jest silniejszy, to są małe rzeczy i po prostu niwelujesz je z przebiegiem treningu, albo po prostu możesz je zniwelować pracując nad stabilizacją, nad brzuchem, nad prostownikami i nad ustawianiem się w dobrej pozycji podczas wykonywania ćwiczenia, używając submaksymalnych powtórzeń. Ale jednak jeśli masz jakieś poważne dysproporcje, poważne wady postawy, wtedy jednak warto byłoby się za nie zabrać w pierwszej kolejności. Jeśli pomogłem, zostaw łapkę w górę, sprawdź Facebooka, Instagrama i Snapchata i do zobaczenia. Cześć!